jesteś jednym z niewielu coachów, których znam, którzy z takim fajnym sukcesem pracują z facetami. I to jest fascynujące, bo wydaje mi się, że ty jesteś wschodzącą gwiazdą pracy z facetami i zmieniania męskiej energii na rynku i będziesz absolutnie inspiracją dla wielu coachów, którzy się chcą tym zająć albo w tym kierunku pójść. Wow. Okej. Okay. No to teraz cię stremowałam, co? Okej. No to przedstawiam wam Witka Janowskiego, który jest coachem i terapeutą od niedawna, prawda? Coachem i terapeutą, który zajmuje się, no właśnie, jakie jest twoje kto co? Czym, komu ty pomagasz, Witek? Tak, no na początek dzięki za zaproszenie. Bardzo się, no cieszę się, że będę mógł tego tutaj krótkiego wywiadu udzielić. Tak, jestem coachem liderów, pracuję głównie z mężczyznami. Jestem psychoterapeutą, trenerem rozwoju i też współautorem takiego projektu Mankind, czyli Męskich Kręgów we Wrocławiu. Męskie kręgi. To mnie najbardziej w tym wszystkim zainspirowało, wiesz? Praca z menadżerami oczywiście też, z facetami i tak dalej, ale ty się posunąłeś dalej o męskie kręgi, bo zawsze były kobiece kręgi. Tak, zawsze były kobiece kręgi i gdzieś tak no, poczułem, że to jest taki moment, że facetom może brakować czegoś podobnego, tak żeby sobie porozmawiać o tym, co tak naprawdę się u nich dzieje, co przeżywają, jakie emocje, z czym się mierzą na co dzień, czyli trochę tę część biznesową też połączyć z takim kawałkiem emocji, bo tak naprawdę ciężko to rozdzielić, ciężko być kimś innym w biznesie, prowadząc biznes, a na co dzień nagle przeistaczać się w kogoś innego, to się bardzo ze sobą łączy i zaciera. No i siłą rzeczy praca oddziałuje na życie prywatne oddziałuje na pracę, więc staram się mieć na to odpowiedź i wspierać facetów w tym, żeby było im dobrze zarówno i w jednym, jak i w drugim obszarze. A Męskie Kręgi to jest taki projekt, który w taki niezobowiązujący sposób, bo to nie ma ani formy terapii, ani formy coachingu grupowego, ale w taki niezobowiązujący sposób pomaga w ogóle tak naprawdę zauważyć, że no okej, są inni, którzy przeżywają podobne rzeczy, są faceci, usłyszeć i unieść, a nie zareagować w jakimś, nie wiem, śmiechem czy po prostu zignorowaniem, ewentualnie ucięciem tematu w stylu nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze, bo to w żaden sposób nie pomaga, tylko faktycznie można coś powiedzieć, uzewnętrznić się, nawet pokazać jakieś emocje, bo do tego tam dążymy i zauważyć, przekonać się, że okej, inni też tak mają i potrafią to unieść, potrafią to przyjąć i dać wsparcie. Przepiękne jest to, co mówisz, wiesz? Przepiękne. A jak to idzie, powiedz, jak ci idzie praca z mężczyznami? Bo praca z kobietami jest łatwiejsza pod tym względem, dlatego że my jesteśmy, no my jesteśmy już otwarte, żeby pogadać, jak my się czujemy, jak nam jest i podzielić się, o ja też tak mam i moja mama też i tak dalej, nie? Tak. A z facetami jest trochę inaczej, więc jak to idzie? Tak, to z facetami jest faktycznie inaczej, jeżeli chodzi o otwieranie się. Często takim łącznikiem, czy pierwszym kontaktem jest właśnie biznes. Czyli prostsze. Zwracam się z tematem biznesowym i gdzieś, no tu w zależności od tego, jak silne są te wątki, które tym biznesem w pewnym sensie są zasłaniane, jak bardzo one chcą wyjść, no to w zależności od tego tyle trwa ten moment otwierania się, aż w końcu na którejś sesji tak naprawdę mówimy, że tu niekoniecznie chodzi o układanie spraw biznesowych, o układanie zadań czy zarządzanie, tylko tak naprawdę o relacje i o to, w jaki sposób ci mężczyźni radzą sobie w tych relacjach i radzą sobie z własnymi emocjami. Mhm. Czyli zazwyczaj klienci do siebie przychodzą z taką powierzchowną, że tak powiem, sprawą, no tutaj mnie idzie komunikacja albo coś tam w biznesie. Z jakimi sprawami biznesowymi do ciebie się zgłaszają? No najczęściej to są takie części dotyczące no, budowania relacji. Ja to już po moim takim filtrze jest to budowanie relacji, bo oczywiście po zgłoszeniu
często jest trochę inny, czy to rozwijanie zespołu, czy jakiś stres, czy komunikacja. A gdzieś na kolejnych spotkaniach dochodzimy wspólnie do takich wniosków, że tutaj chodzi o to, jak kto potrafi nawiązywać ten kontakt, jak kto potrafi unosić swoje emocje, czy kogoś emocje, bo to też jest bardzo trudne, żeby radzić sobie z emocjami innych, jeżeli sami mamy ten kontakt z emocjami dosyć przytłumiony. Mhm. No, więc... A z kolei, zobacz, na męskie kręgi to już przyjdą faceci, którzy chcą pogadać o emocjach, ale jak się czują, jak to jest w życiu i tak dalej, prawda? Tak, można tak powiedzieć, że przynajmniej takie było założenie, jak zaczynaliśmy z tym projektem ponad rok temu. Mimo wszystko dalej jest taka część, że okej, przyjdę, jestem na to gotowy w pewnym sensie, ale potrzebuję, żeby ktoś mi pokazał jak. Mhm. Więc ja akurat z Marcinem Nowackim, z którym prowadzimy te męskie kręgi, no trochę potrzebowaliśmy na szybko i na bieżąco zmienić swoją rolę. I jednak wejść też w ten proces na takich samych, powiedzmy, zasadach, czyli z takich prowadzących trochę staliśmy się uczestnikami, którzy też mimo wszystko trzymają te ramy i strukturę, ale też w takim znaczeniu, żeby pokazać, że okej, można się uzewnętrznić, to nie boli, da się to przeżyć, a później jest ta nagroda w tym sensie, czy jest zrozumienie, czy jest ulga, czy jest takie poczucie no, silnego wzmocnienia, bo to jest też taki feedback, który tam dostajemy, że no, faceci wychodzą stamtąd mocniejsi, że nie muszą sami tego wszystkiego nosić, dusić w sobie, tylko są takie miejsca, gdzie mogą o tym porozmawiać, a później tę umiejętność mogą przenieść na swoje życie i korzystać z tych relacji, które są blisko nich po prostu. Serce mi rośnie, jak o tym mam naprawdę. Wiesz? Mam sama dwóch synów nastoletnich, jeden już dorosły i po prostu serce mi rośnie, jak słyszę, że takie rzeczy się dzieją. I tutaj powiedziałaś ciekawą rzecz, powiedziałaś tak, że oni potrzebują trochę, żeby pokazać jak. Czyli rozumiem z twojej narracji to, że to pokazanie jak to jest też partycypowanie w tym, na równi trochę z nimi, otwieranie się z waszej strony, a nie, tak. nie bycie tylko liderami, jak proszę bardzo tutaj, panowie się otworzą teraz. Tak. Proszę bardzo, panowie tu o trudnych sprawach teraz porozmawiajcie sobie. Tak. Tylko wy też partycypujecie, jesteście liderami, którzy prowadzą w tym. Tak, tak. No, myślę, że to mogłoby być trudne, tak, panowie się otworzą, teraz mówcie co boli. Prawdopodobnie przesiedzielibyśmy dużą część w ciszy, przynajmniej na początku. Teraz to już się zmienia, bo jest też taki, powiedzmy, to jest otwarta grupa, więc uczestnicy się zmieniają, ale jest część taka stała, która już siłą rzeczy jest takim motorem napędowym, którzy już uczestniczą w tym na przykład rok i dosyć regularnie, więc to już wygląda trochę inaczej. Ale tak, potrzebowaliśmy wejść, jakby zmodyfikować, dopasować się do tej potrzeby i pokazać, jak to może wyglądać po prostu. Bardzo fajnie. To jest takie bardzo coachingowe podejście, pod względem tego, że stajemy na równi z klientami i tak dalej. A jeszcze taki dodatkowy fajna rzecz to jest to, że właściwie wy też pewnie korzystacie z tych kręgów, bo... Tak. Nie? Bo tam się dla was rzeczy fajne dzieją. A kto przychodzi na męskie kręgi? Czyli, bo teraz tak, na coaching często przychodzą ludzie, którzy od góry idą tymi tematami właśnie w biznesie, komunikacja, ta. Na męskie kręgi przychodzi kto w taki sposób? Przychodzą, to jest ten przekrój jest dosyć duży, bo przychodzą młodzi faceci, którzy szukają, młodzi mężczyźni, którzy szukają wzorca. Na przykład, bo możliwe, że gdzieś te wzorce, które znają do dzisiaj, no, powodują, że ich poczucie, czy nie chciałbym powiedzieć wartości, bardziej takie zrozumienie męskości jest, no powiedzmy, że tak w potrzebie, czyli potrzebują sobie trochę coś dodefiniować, sprawdzić, zobaczyć, jak mają inni mężczyźni, którzy mogą być, nie wiem, 10-15 lat starsi. I po prostu czerpać z tego. To jest taki jeden przykład. I kolejna grupa, no to są mężczyźni, którzy
no, czują już się trochę przeciążeni, czują, że są trochę osamotnieni w tym. Nie mają takiej otwartości, żeby na przykład rozmawiać ze swoimi partnerkami czy partnerami, żeby no, mówić o tym, co czują. Nie mają takiej, nie chciałbym powiedzieć odwagi, bo to nie zawsze jest z jednej strony. Czasami to jest faktycznie po dwóch stronach, że tej przestrzeni nie ma, żeby o tym rozmawiać, więc szukają, po prostu szukają miejsca, gdzie będą mogli się uzewnętrznić i dostać to takie po prostu, okej, wysłuchałem cię, czuję to, co mówisz, rozumiem. Jestem obok, po prostu. A jednak jest to dalej nowe na rynku, że tak powiem, i jest to coś, co się dopiero rozwija. Że my jako kobiety mamy taką potrzebę porozmawiania się, połączenia z innymi i tak dalej, a u mężczyzn ta potrzeba się w tej chwili rodzi. Jakie ich problemy, albo jakie ich samopoczucie, jaki problem tak naprawdę wiedzie ich na męski krąg? W moim odczuciu jest to trudność w uniesieniu już tych wszystkich emocji, które się nagromadziły, takich trudnych emocji, powiedzmy jakiejś złości, żalu, smutku, może bezsilności, to już mniej w emocji, to już nie do końca emocje, ale coś, z czym po prostu sami już sobie nie radzą i potrzebują się otworzyć. To może się objawiać w różnych formach, jakiejś takiej presji, którą albo mają z zewnątrz, albo sami sobie wytwarzają, silnych oczekiwań, tak samo z zewnątrz czy od siebie. A może się tu pojawiać stres czy takie napięcie wynikające właśnie z tego, że te wszystkie emocje no w nich po prostu są, tylko nie mają takich nawyków zdrowych, żeby się z tym uzewnętrzniać sposobu, bo na przykład nigdy w ich doświadczeniach wcześniejszych nie było takiego zwyczaju, że można było się pozłościć, popłakać, czy po prostu powstydzić. Tak, ale wiesz co, ja tutaj trochę poprzyskam tutaj, bo to jest dla mnie bardzo ciekawy temat, że oni nie przychodzą tak naprawdę, tak, ci, którzy przychodzą pierwszy raz, to oni nie przychodzą tam pozłościć się, popłakać i w ogóle, tylko, no bo to jest takie, to nie jest przyjemne wcale na początek, no nie? Ale oni przychodzą dla czegoś, albo inaczej zapytam cię, kogo wywołacie na męski krąg? Kogo zapraszacie? Jak ktoś przychodzi pierwszy raz, to jak mówicie o tym? Słuchaj, stary, jak masz to tak i tak, jak się czujesz tak i tak, to co? Bo nie mówisz, hej, przyjdź do nas popłakać sobie, nie? No tak, nie mówię przyjść do nas sobie popłakać. No, bardziej mówimy o tym, że no, naszym takim głównym komunikatem do mężczyzn to jest taki przekaz, że jeżeli zrobiłeś już w życiu dużo, czujesz, że poukładałeś się w pracy, masz wiele zajęć, coś ci się już udało, masz rodzinę, masz związek, ale dalej takie poczucie, że czegoś mi brakuje. Cały czas potrzebuję działać, cały czas potrzebuję za czymś gonić, udowadniać coś komuś. To poczucie, że jestem niewystarczający, że jestem, że tak jakby nie mogę być sobą w tym wszystkim, nie mogę być autentyczny, a potrzebuję cały czas coś robić. To może to jest miejsce, nie? że może ten brak, który odczuwasz, już nie pochodzi z twoich osiągnięć, bo ich jest często jest dużo, po prostu nie zawsze faceci to dostrzegają, ale najczęściej jest już tam sporo, bo to są mężczyźni tam w przedziale powiedzmy od 30 do 50, więc no, siłą rzeczy tam już się w tym życiu trochę wydarzyło. I jak tak się zaczynamy przyglądać tym poszczególnym sytuacjom, no to się okazuje, że jest tam dużo tych wszystkich osiągnięć, ale ten wzór, który mężczyźni mają, no jest taki, że tych osiągnięć musi być jakby nieskończenie wiele, żeby można było się tym mężczyzną poczuć, czyli wzorzec oparty o działanie, a niekoniecznie o bycie. No w tym byciu już tak, no to co ja mam robić, jak się zatrzymam? To ja się boję tego zatrzymania, bo ja nie wiem, co ja tam spotkam. I to jest ta trudność. Tak, pokazujemy, tak. Że Lepiej pędzić się nakręcić, no ja wiem. My to też znamy oczywiście bardzo dobrze w kobiecym świecie. Jasne. Ale mają to chyba bardziej nakręcone.
To wiesz co, to zobacz. Mówimy tak, na coaching albo do takiej pracy najczęściej są gotowi ludzie, którzy tam od tej komunikacji, od zespołów i tak dalej, od biznesu. Tutaj przychodzą już ludzie na kręgi, którzy wiedzą, że tu będzie praca taka psychologiczno-coachingowa, od strony profesjonalna. A po środku, co się dzieje? Czy do twojej praktyki coachingowej, terapeutycznej trafiają ludzie z... Gdzie? No właśnie, co się dzieje po środku? Po środku często się robi i z jednego, i z drugiego. Jakbyś tak, jak przed chwilą pokazałaś na jednej stronie ci, którzy przychodzą z takimi tematami biznesowymi, dosyć mocno biznesowymi, a z drugiej strony ci, którzy przychodzą na męskie kręgi, to czasami ci, którzy przychodzą z biznesowymi, no albo też trafiają na męskie kręgi, albo pracujemy bardziej z taką mentalną stroną ich wyzwań czy tematów, czyli jak oni się w tym czują, no bo tu dosyć szybko wychodzi takie poczucie braku zadowolenia, satysfakcji, radości z tego, co się dzieje, tylko jest to osiąganie, a to osiąganie już w pewnym momencie czegoś nie daje po prostu, no bo jest to takim trochę błędem, takim trybikiem, który się kręci, a z drugiej strony, jak już ktoś sobie w pewnym sensie otwiera się z tą taką częścią emocjonalną, widzi, że tam jest dużo siły, że tam jest dużo energii, no to czasami potrzebuje sobie podkręcić tematy biznesowe, więc myślę, że ten środek to jest właśnie coś takiego, nie? Czyli zajmijmy się trochę tą twoją częścią emocjonalną, tobą po prostu, a później zajmijmy się w drugiej kolejności, jak ty się będziesz czuł bardziej osadzony w sobie, to zajmijmy się tym, w czym rzeczywiście możesz widzieć jakieś wyzwanie, czyli takie tematy biznesowe. To jest taka kolejność, którą ja często proponuję i widzę z doświadczenia, że to zwykle tak to wygląda, że najpierw ta część emocjonalna, później taki facet czuje się po prostu mocniejszy. On wie, jak sobie z tym radzić, wie, jak sobie poradzić. Z tym, czego tak bardzo się obawia często, właśnie takiego zatrzymania, porażki, czy jakichś trudnych emocji, jakichś niepowodzeń, a jak się przekona, że tutaj nie ma się rzeczywistości tak bardzo czego obawiać, że to są jakieś przekonania, wdruki, no to później ten biznes już się leży. To już tam pojawiają się decyzje, tak, wybory, które, o których wcześniej nie myślał na przykład, nie? Że można sobie coś odpuścić czasami, a i tak będzie. A i tak to będzie. I tak to będzie działać. To też może działać w ten sposób, że popracujemy nad tą częścią emocjonalną, miękką, wnętrzem i tak dalej, a tak naprawdę twoje cele biznesowe też się przez to zmienią. Tak. To ma wpływ. Świetnie. Jak wygląda twój biznes coachingowo-terapeutyczny? Jak wygląda na dzisiaj? No, staram się, tak, no, lubię pracować terapeutycznie i lubię pracować coachingowo. Nie mam tutaj żadnego faworyta. Czasami jest też tak, że zaczynamy pracować coachingowo, ale no, zgadzamy się, że może są takie części, w których dobrze, żebyśmy sięgnęli gdzieś trochę wstecz, trochę głębiej i odeszli od takich celów na przykład biznesowych, tylko no po prostu bardziej w tą sferę psychiczną się zagłębili i wtedy na przykład no, kontraktujemy się na coś innego, więc no, staram się to łączyć i dawać też klientom taką możliwość wyboru, czyli jeżeli ktoś przychodzi na coaching z mocno biznesowym zadaniem, ale widzę, że coś tutaj jest, to po prostu o tym mówię, czyli korzystam z tej wiedzy, którą mam terapeutycznej, no, zarówno w coachingu po prostu pokazuje, że coś tutaj jest, że możemy, że zanim skupimy się na tych celach, może warto, żebyśmy domknęli jakieś inne tematy. Więc pracuję, myślę, że tak pół na pół to jest na dzisiaj. Dobra. Nawet chyba dokładnie pół na pół, tak. Świetnie. Czy faceci, którzy zgłaszają się na twoich klientów, czy przychodzą, oni mówią, że oni przychodzą na terapię, czy na coaching? Głównie na coaching. To jest bardzo ciekawe. A terapia jest takim dopełnieniem i można sobie łączyć czasami wtedy, kiedy jest to potrzebne i kiedy widzimy, prawda? Bomba. Tak. Ile masz teraz klientów? 25. To jest, jak często zazwyczaj pracujesz? W jakiej częstotliwości?
No, bo to jest też, to pewnie wszyscy dobrze wiemy, że to jest taka branża trochę dopasowana do tych możliwości czasowych klientów i czasami pracuję południami, mam też dwa takie dni w tygodniu, gdzie no po prostu mam je pełne, a na przykład inne pracuję tylko południami. Dobra, ale jak często spotykasz się, albo inaczej, jak oni często spotykają się z tobą? Co tydzień, co dwa tygodnie? Jeżeli jest to terapia, to co tydzień, albo są nawet procesy, które prowadzę czasami dwa razy w tygodniu. A jeżeli chodzi o coaching, to niektóre są co tydzień, niektóre są co dwa tygodnie. No rzadziej już staram się nie umawiać, bo wtedy to już trochę traci takie rozumienie procesu dla mnie. No to wtedy bardziej tak konsultacja z doskoku. Czyli ja teraz troszeczkę od strony biznesowej i takiej liczby patrzę, to tak naprawdę przy takiej częstotliwości pracy właściwie masz około 25 godzin tygodniowo pracy z klientami. Tak, około 20, tak 20 parę. To jest dosyć sporo. Masz bardzo wielu klientów. Nie masz, czyli to znaczy, że nie masz problemu z pozyskiwaniem klientów w tej chwili. No, jest oczywiście rotacja, ale tak uśredniając to jest gdzieś w okolicach właśnie tej liczby, którą podałem, czyli ktoś coś kończy, jakiś proces, pojawia się ktoś nowy, czy już pojawiają się jakieś polecenia, czy też klienci biznesowi, czyli zgłasza się jakaś firma z jednym bądź więcej swoich menedżerów. Też pracuję na przykład z firmami, w których współpracuję z kilkoma menedżerami jednocześnie, więc różnie to wygląda. Plus indywidualnie. Ty odniosłeś sukces w tym, że poszedłeś po tą grupę docelową, którą chciałeś i ta grupa docelowa współpracuje z tobą. Masz bardzo fajną niszę, robisz bardzo fajną robotę na rynku i to jest super sukces. No ty masz też duży sukces biznesowy, dlatego że ty masz wypełnioną praktykę, ja bym powiedziała, że po brzegi tak naprawdę. I nie masz problemu, rotacja zawsze jest, bo wiadomo, że klienci mają kolejni, tak. Ale ty nie masz problemu z wypełnieniem praktyki. Więc jak ty to robisz, że nie masz problemu z wypełnieniem praktyki? No to jest trudne pytanie, ale co robię? No, mam takich kilka kanałów, ale to myślałem o tym pytaniu. Znaczy nawet nie o tym pytaniu, ale myślałem o tym po ostatnim naszym spotkaniu z tobą. Jak to się dzieje i ja tak sobie myślałem, jaki jest ten główny taki motor tego i tak sobie myślę, że znalezienie tego, z czym ja się dobrze czuję, że to nie naginanie się na wszystkie możliwe oferty czy propozycje, które wpływają, tylko no, takie określenie się, a to mi pomogło, taka autentyczność, że ja się czuję dobrze tym tematem, jestem fajnie mi się o nim mówi. Cieszę się, jak ktoś to zauważa, jak ktoś z tym przychodzi. I tak naprawdę nie szukam szerzej, niczego więcej. Nawet myślę o tym, jakby to jeszcze tak domknąć, doprecyzować. Więc tak z perspektywy czasu to jest ten najważniejszy chyba aspekt. I teraz komunikacja tego, czyli ten przekaz, który idzie w świat. Też dziś korzystam ze wszystkich mediów społecznościowych. Myślę, że teraz już też działają polecenia, działają te współprace, które mam. Pewnie ruch organiczny i też te treści, które publikuję, na przykład w Kłosie Mordoru, to mam już tam stałą rubrykę, czy stały artykuł czy też jakieś wywiady w radio w tym temacie, czy jakiś panel dyskusyjny, w którym też brałem udział. No to jakby wszystko, no, tylko ważne, żeby to było spójne. Tak. Ja myślę, że wiesz co, to była taka największa robota, którą ty zrobiłeś w Prospero jako coach, to było to, że ty tak mocno stanąłeś w sobie i w tym, czym ty naprawdę jesteś i czym ty się naprawdę chcesz zająć. Mhm. Tak. Bez tego właśnie ciągłego takiego, do czego my wszyscy mamy tendencję, do siebie rzeczy ciągłych, których tak niekoniecznie chcę robić, no ale no, to rynek taki jest, rynek chce, tylko okej, dobra, ja tam też zrobię, ale tak naprawdę ja wychodzę z tym, co ja ryzykuję siebie w tym wszystkim mocno, nie?
Ta twoja taka wytrwałość w tej autentyczności i w tym, że ja się decyduję na to, przyłożyła się na bardzo piękną komunikację, ale ty też bardzo pięknie po męsku, bym powiedziała, bardzo pięknie pozbierałeś sobie cały swój system marketingowy w bardzo konkretne rzeczy i ja widzę twoje działania i zresztą dyskutujemy w programie na temat twoich działań, a tutaj wywiad, a tu jakiś webinar, a tutaj te kręgi męskie, a tutaj to wszystko razem jest u ciebie bardzo ładnie poskładane w całość. Dziękuję. Jak to unieść wszystko? Fajnie, dzięki, miło mi to słyszeć. Tak jest po prostu, wiesz, to jest taka twoja, pod tym względem mężczyźni mają taką swoją fajną cechę takiej systematyczności. Zazwyczaj wychodzicie z taką większą potrzebą struktury w tym momencie. I, no tak. I to jest fajne, bo ty tą strukturę sobie świetnie ułożyłeś, ale ty też tą taką żeńską energię, że tak powiem, wziąłeś, tego pójścia za sobą, za swoimi emocjami. Brawo po prostu. Wspaniale. Super. Dziękuję. No, pamiętam też właśnie ostatnio ze znajomym jednym rozmawiałem, jak naszą pierwszą rozmowę w ogóle. Pierwszą rozmowę taką przez telefon jeszcze. Gdzie ty chcesz być za rok? Ja tam pamiętam, że jakie wskazywałem, jaką wizję. Ta wizja w ogóle faktycznie też przekroczyła. Ja się sam tego nie spodziewałem, że to tak pójdzie w tę stronę. Czuję się w tym świetnie. I no tak, jestem z tego zadowolony. Pięknie. Czego nie wiedziałeś o biznesie coachingowym i zanim nie zacząłeś tak naprawdę strukturalnie mocno nad nim pracować? Co ci zaskoczyło? Co było dla ciebie takim tego też nie wiedziałem. To, co było, to chyba już to, co wspomniałeś, to, co było dla mnie najtrudniejsze, to określić się i domknąć to określenie, że miałem takie poczucie, że jak się określę mocno, z czymś, co jest ze mną zgodne, to coś stracę. To było takie, nie wiedziałem, czy może nie do końca czułem to, że tak, że to właśnie tak ma, że to właśnie tak ma działać. Im bardziej się dookreśla. Na całość, nie? Po prostu. Tak. To wtedy zaczyna działać. Ja gdzieś miałem takie poczucie, że to nie, bo to mało kto mi zostanie, a tak naprawdę to dopiero pokazuje, że, no, że to ma sens po prostu, że to skoncentrowanie się na tym, co jest ze mną zgodne, w czym ja się dobrze czuję, jest czymś, czego nie wiedziałem, czymś, co nie do końca wierzyłem, a czymś, co jest największą korzyścią teraz. Ja pamiętam ten moment, wiesz, pamiętam ten moment, gdzieś tam było w pierwszej połowie jeszcze programu, jak ty zacząłeś wychodzić z głowy, bo z głowy też ci dobrze szło tak naprawdę, wiesz, ja z menadżerami, z liderami, to wszystko było dobrze ułożone, bardzo pod rynek, bardzo fajnie, a ty w pewnym momencie, pamiętam, przyszedłeś na spotkanie i mówisz, kurczę, no nie, no ja z nimi też, ale tak naprawdę to mi oto i ta szala zaczęła się przechylać pomiędzy tą pracą taką głęboką, wewnętrzną, terapeutyczną, a tą taką, wiesz, od wierzchu. I ja cię kibicowałam w tym i strasznie mnie to cieszyło. Radowało moje serce, że za tym poszedłeś i że tobie tak dobrze poszło w tym wszystkim. I że potem ty masz wypełnioną praktykę i ten system działa i wszystko się sprawdziło. No bomba po prostu. Dzięki za takie słowo. Gdzie mogą cię ludzie znaleźć? Jaka jest twoja strona internetowa? Trafić na twoje kręgi, faceci. No, najprościej jest wejść na moją stronę i skontaktować się ze mną. To jest strona witekjanowski.pl. Tam są informacje o tym, co robię, o męskich kręgach. Jest też kontakt do mnie. Można się do mnie zadzwonić, można do mnie napisać. Jestem też na mediach społecznościowych, na Facebooku, na LinkedInie i na Instagramie. Tak samo wpisując Witek Janowski, można mnie spokojnie znaleźć. I tam, przychodząc na męskie kręgi, zawsze staramy się chwilę porozmawiać. Najpierw o potrzebach, oczekiwaniach, jakimś wyobrażeniu, jak to w ogóle mogłoby wyglądać i też tłumaczymy, czym to jest, więc zwykle jest ten pierwszy kontakt, jest taki indywidualny, bezpośredni. Super, czyli nie, że tak to musieli przyjść i płakać od razu.
Nie, nie będę musieli. Nie, nie. W ogóle nie będę musieli płakać. Aby to jest fajne, miękkie, zaopiekowane wejście i że wy nam nie partycypujecie. Czym zajmowałeś się, zanim zająłeś się coachingiem i terapią? No, pracowałem w branży finansowej jako menedżer. No i mam tego doświadczenia chyba 15 lat. Tak, w branży finansowej podróżowałem przez długi czas. No i w końcu się... Gdzie pojechałeś, jak podróżowałeś przez długi czas? Gdzie pojechałem? Do Azji Południowo-Wschodniej, do Indii, do Nepalu, do Australii. Tak. No tak, takie części świata odwiedziłem. No i teraz jestem tu, gdzie czuję się najlepiej, czyli w domu, we Wrocławiu, robiąc takie rzeczy, które sprawiają mi po prostu radość, nie? W których czuję się dobrze. DJ-ujesz jeszcze czasami? Ale DJ-owałeś. Tak, tak, to też miałem taki kawałek. Tak, to już prawie 20 lat. No. No. Tak, ale nie razem... robię tego, bo już to już taka wielozadaniowość trochę. No już nie. Po prostu. Pewne rzeczy pozamykałem i jestem z tym też całkiem okej. No super, to są twoje piękne doświadczenia i te podróże, i menadżerowanie, i to DJ-owanie, i to reggae, którego czasami sobie razem słuchamy. Tak, tak. Tak, no. Myślę, że te doświadczenia, no to są bardzo cenne doświadczenia i jakby nie zamieniłbym na nic innego, bo dzięki temu pewnie jestem tu, gdzie jestem teraz. Mm-hmm. Jesteś cudną osobą, Witek, tak ci powiem. Jeszcze cię strumuję do końca dzisiaj. Jesteś naprawdę cudną osobą, cudnym facetem, strasznie fajną energię masz, strasznie autentyczną, strasznie dobrze ci do oczu patrzy. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogłam z tobą pracować i mogłam ci pomóc tutaj poukładać to wszystko i jestem naprawdę, gratuluję ci ogromnie tego, gdzie ty jesteś w tej chwili, jakim liderem ty się stajesz na tym rynku, jaką energią ty zmieniasz świat. Ja myślę, że takiej zmiany świat bardzo potrzebuje, bo my jako kobiety żeśmy już zaczęły tą zmianę jakieś tam wiele lat temu, dopiwać się do siebie, a faceci są na tej drodze dopiero początki w tej chwili. A to, jak ty opowiadasz o tym, że zaczynacie pracę od wnętrza, od emocji i tak dalej, i potem te cele biznesowe tego się zmieniają, czyli być może już nie ma takiej presji na to osiąganie, bo to jest, co gubi ten świat w dużym stopniu, wpływa na to, gdzie jesteśmy w ogóle ekologicznie, politycznie i tak dalej. No i chciałam ci po prostu naprawdę powiedzieć namaste, że super, że to robisz. Fajnie, dziękuję ci bardzo. No ja też chciałem podziękować za możliwość uzewnętrzniania się z tymi wszystkimi swoimi dylematami, które gdzieś po drodze się pojawiały, za strukturę całego programu, ale to, co było dla mnie najważniejsze, to, że ja mogłem sobie te wszystkie swoje wątpliwości uzewnętrznić i dostać feedback i w końcu też się dzięki temu tak to określić. Także tu się na pewno wiele zdziało i cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem. Babki w programie cię wspierały. Byłeś jedyną, w tej grupie byłeś jedyną, jedynym mężczyzną otoczony przez fajne babki, które cię wspierały, no ale myśmy ciebie też czerpały bardzo, także dzięki. Dzięki bardzo. witekjanowski.pl. Na pewno wejdźcie i sprawdźcie. No i na kręgi mężów. Zapraszam.